fajna. Jeszcze nas tam nie było, także zobaczymy, co to będzie. Już zaparkowaliśmy i idziemy teraz zobaczyć, co nas czeka. Nowe przygody. No już idziemy sobie po lesie. Marcin z wielkim plecakiem, z kiełbachą. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, z tej wielkiej wyprawy w nieznane. I doszliśmy już nad morze. Aktualnie jest odpływ, co widzieliśmy już z samochodu, tutaj jechaliśmy, bo całą drogą jechaliśmy praktycznie nad morzem. I tak to wygląda. Podejrzewam, że jak jest przypływ, to wszystko już jest pod wodą, aż do samej plaży. Tam z tyłu jeszcze trochę widać morza. No, jesteśmy na skraju lasu teraz. Co to jest coś? Co to jest? Jadalnie. Pytanie, tylko nie wiem, czy to jest całe, czy cała połówka. Musza, czy... Nie, to jest tylko musza. Faktycznie mieli rację, bo ten, to tam gościu mówił, że no jak chcesz zebrać taką małżę, nie? No to musisz ją od razu ten ciachnąć, bo inaczej się przyjdzie do skały. I zobacz, na początku jak chwycisz, to się rusza, ale teraz jak już poczuła ruch, to się przysała do skały i w ogóle się nie chce ten. Czyli tam w środku jest żyjątko normalne? Tak. I za wolno. Aż tak się przystały? No. O. O. Koka. Ja. I co to z mięsem? Smażymy to, czy nie? Nie, bo nie jestem pewien, czy te są jadalne. Ale ogólnie tak to wygląda. Szukam skorupiaków. Nie wiem, czy znajdę. Znaczy jest pełno, ale nie jestem pewien, czy można je konsumować. Się okaże jeszcze. Jak przyjdzie mi książka, to się dowiem. Kupiłem niedawno nóż. Właśnie bym go zostawił na kamieniach podczas odpływu, żeby go pewnie w życiu nie zobaczył. Jak to mówią, jak się nie ma w głowie, to trzeba mieć w nogach. Prawie nie widać, bo się kamuflują, ale są. Te na pewno są jadalne. Ślimaki. Ale najwięcej jest ich tutaj. Pod kamieniem się schowały. Miałem nadzieję na tego kraba, ale widać jeszcze nie. Idę obejrzeć tam, może tam jakiegoś znajdę. Coś znalazłem. Tylko obawiam się, że jest... Niestety chyba jest martwe. Bo powinno być przyczepione do skały. To też jest jadalne. Zostawiam, nie biorę.
Tam może będą jakieś skorupiaki. Tu jest za płasko, nie ma kamieni, pod którymi mogłyby się chować. Niestety. Ale jak to mówił Chłoda, szukajcie, aż znajdziecie. No to szukam. Ciekawe, czy mi czasem buty nie przemokną. No, już czuję, że przemakają. Także tego. Dobrze, że mamy w planach rozpalić ognisko, bo inaczej to by było kiepsko. Pełno wody w butach już mam. Masakra. Coś tu słyszę, ale nie wiem co słyszę. I próbuję to namierzyć. Może się uda. Fajne miejsce, bo tutaj są takie sadzawki z wodą. Kurwa, ślisko. A w tych sadzawkach z wodą już prędzej raczej coś znaleźć niż na suchym piachu. Trzeba tylko szukać, czy się coś rusza, czy nie. Poszukiwania bezowocne, ale na fajne skały trafiłem. Różnią się od tych, co tam są. Tam są takie brzydkie i ciemne, a te ładne. Chyba jest linia brzegowa, a raczej na pewno, ze względu na ten strop. Ale co śmieszne, woda zamarzła, pomimo tego, że jest słona. Aż tak zimno nie było tam. Chociaż w sumie nie wiem jak tu, w Edynburgu było minus 7-8 stopni. Ale fajnie to wygląda. Jak skała. Idziemy na ścieżkę do lasu. I teraz idziemy na taki cypelek trawiasty. Nie wiem jak to inaczej nazwać. I jeszcze nikt z nas nie jest głodny. O dziwo. O dziwo. A ja jestem bez śniadania. A która jest godzina? Nie wiemy, bo szczęśliwi czasu nie liczą. I żaden z nas nie wziął też zegarka. Dobra. Teraz tu jest misja. Okej. Wszędzie tu leży pełno jakichś powalonych drzew. I to takie niektóre ścięte, a niektóre tak po prostu się przewaliły i se leżą. Nie wiem, u nas to zawsze raczej to sprzątali w Polsce. A tutaj to jak padło, to niech se leży. Ej, idziemy na ten cypel teraz. Pewnie wyławiają te pułapki na homary i tak dalej. A tam pełno ptactwa się koło tego kutra kręci, to na 100% wyławiają pułapki. Wierzę, że nie. Może być. Wygląda jak taki do połowów, nie? No, chciałam wam powiedzieć, że jak jesteśmy w lesie w Polsce, to jest las i po prostu jest las. A tutaj co chwilę są jakieś kamienie wielkie, wyrzeźbione, nie wiadomo po co.
jakieś kawałki starego drutu kolczastego na palach. Zapory czołgowe. Jakieś płotki. Przed chwilą przez jakąś furtkę przechodziliśmy, gdzie no, była tylko furtka, ale nie było płotu do niej. Także no nie wiem po co to jest, ale tym się właśnie różni las w Szkocji od lasu w Polsce. Marcin w poszukiwaniu rzeki. Czyli są krawy. Miałem rację. Ja. Ale super. Ciekawe, gdzie masz szczypce. Coś go zżarło ewidentnie. No. Pokaż teraz. Pewnie jakaś mewa go obżarła, bo taki mały. Zwracamy. Idziemy. Znaleźliśmy dopływy do pewnej rzeki i będziemy próbowali rozbić obóz w tamtym lasku gdzieś. Tu już się grząsko robi. Widać zresztą wodę. Kradła i bagna. Na szczęście się nie zapadają, więc nie jest najgorzej. Co? Za dużo wody to w tym nie ma. Dotarliśmy, tu będziemy ogniskować. Znaleźliśmy bardzo fajną miejscówkę na ognisko. Marcin właśnie się zajmuje drewnem. Tam już dziś mamy uszykowane kiełbasy, bułeczki. Tu stoi kola przy siekierze. I to jest jakiś taki bardzo mały lasek. A poza nim już tylko woda. No niestety wszystkie nasze próby rozpalenia ogniska poszły na marne, bo za mokra trawa po prostu, nie ma jeszcze odpowiedniej pogody na takie rzeczy, więc zapalniczka poszła w ruch ostatecznie. Okazuje się, że nawet za pomocą zapalniczki nie jesteśmy w stanie utrzymać tego ognia, bo wszystko go się gasi po prostu na tych mokrych gałęziach, także prawdopodobnie zjemy albo zimne kiełbasy, albo nie jedziemy wcale. Zjemy. A tutaj już ładnie widać przypływ. Jeszcze niedawno było tam można było przejść. Jakieś tam kamienie były. Teraz już wszystko jest pod wodą. No i tak się będzie powoli, stopniowo ten poziom wody podnosić. Marcin tam cały czas walczy z ogniskiem. No uparł się chłopi, próbuje rozpalić. No ale coś dzisiaj nie idzie. A ja stwierdziłam, że wezmę kamerę, przejdę się trochę. Zobaczcie, jakie fajne miejsce znalazłam. Miejsce na ognisko pod drzewem. Z gotowymi już ławeczkami i z pięknym widokiem. Tutaj byśmy się mogli przenieść.
No chyba coś z tego będzie jednak. Marcin się nie poddaje. Już kiełbaśka się smaży. Trzeba co prawda dmuchać. Ale będzie. A teraz będziemy kłaść garnuszek z wodą. Zobaczymy, czy on się w ogóle nadaje do tego, żeby go kłaść w ogień. Będzie pamiętna chwila. Nasza pierwsza herbata z ogniska. Jo. Gorąca kurwa. Fail, wyłącz. Nie, to też będzie. To będzie w making of. Ognisko rozpalone. O, zaparowało. Ale na pewno nauczyłem się, że jak się ognisko rozpala w lesie mokrym drewnem, to trzeba się bardzo dobrze przygotować, zanim się zacznie to rozpalać, a nie na pałę. Także następnym razem nazbieram sobie więcej małych gałęzi i więcej suchej trawy. I mam nadzieję, że się uda. W każdym razie przeciwności losu pokonane i się pali. Au! Idę jeszcze obczaić, bo tam gdzie były takie strumyki, ja myślałem, że to rzeczki jakieś dopływają do morza, a to nie rzeczki dopływały do morza, tylko to był po prostu odpływ, a to morze się wlewało chyba w jakieś stare koryto rzeki czy coś, nie wiem, ale teraz to wszystko jest zalane. Idę obczaić. Wcześniej były same bagna, dopiero jak przypływ przyszedł. To się woda podniosła. Skończyła się nam bateria w kamerce, ale chcieliśmy wam pokazać, jak bardzo zalało z powodu przypływu. Tam normalnie Marcin muszelki zbierał, a teraz to wszystko jest zalane. I z drugiej strony tak samo. Tam była trawa. No właśnie wracamy. Wycieczka była super. Gdyby nie to, dostaliśmy mandat za brak biletu. No cóż, bywa. Dobranoc.